Jest około 5:30. No może nie tak wcześnie, ale jest tak godzina. Na szczęście jest dosyć jasno na dworze. I no, musimy się ogarnąć i przygotowywać się do stajni, ponieważ dzisiaj nagramy dla Was vloga. Jest to sobota. Więc zobaczycie mniej więcej jazdę, trasę czyszczenia. A nie, czyszczenia zobaczycie, to możecie zobaczyć w wannie. No, więc jakoś tak. Więc do zobaczenia. Okej, to już jest 8:15. No już trochę jak minęło, my umyłyśmy szczotki razem z Saharą. Tak, dzień dobry wszystkim. Trochę głośniej. Ale nieważne, umyłyśmy nasze szczotki. Tych dwóch niestety nie udało mi się zmieścić. Choć wygląda, że jest dużo miejsca. I teraz pozostaje nam czekać do 9:45, czyli no, trochę czasu, godzinę i pół. No ale na pewno Wam pokażemy, co robimy w tym czasie. No więc my sobie właśnie gramy w Lego. Tak, na konsoli. Z kotem. Tak, to jest kotek. No, więc musimy wyjeżdżać za pół godziny, a więc się wtedy zobaczymy. No więc przyjechaliśmy już do stajni, osiodłyśmy konie i wyczyściliśmy. Ja dostałam Araba o imieniu Huma i musiałam ją jeszcze sprowadzić z padołku. A ja dostałam Shetlanda o imieniu Sara. No, lubi się zatrzymywać, jest trochę uparta, czasami kopie. No, ale jest bardzo kochana. Tak. No, na początku bardzo byłam zła, że ją dostałam, ponieważ jest taka malutka. I jedzie tam w środku. A teraz już za takim hucukiem. I byłam mega zła, a potem okazało się, że jednak jest fajnie. A tutaj widzicie, jak jeżdżę właśnie na tym Arabie, jak robię koło, jako właśnie pierwsza. Znaczy tam tak samo i no, takim czerwono-różowym czapranku. Właśnie tutaj widzicie, jak wszystko szło dobrze. No ale Sarka się niestety zatrzymała. Ruszyła. Udało mi się ją ruszyć kusem. I teraz musiałam wjechać za panicza, czyli tego husuka. Więc udało mi się wjechać. Nie wiem, co kombinował ten Arab. Bo jakoś dziwnie to zrobił. Ten Arab. Nazywa się... Edziu. Tak, a Edziu tutaj jest Sahara na Humie. I wjechała za Edka i ruszyła kusem. Tutaj znowu wszystko idzie dobrze. Tutaj myślę, że już wszystko idzie dobrze, galopuje, ale ona nagle się zatrzymuje. No to jest dopiero pech. Czemu? Dlaczego? No dobrze. Ale nie ma się co poddawać. A teraz ja coś powiem o sobie, jak jeżdżę. Właśnie jeżdżę sobie na Humie, jestem z tyłu. Chyba to było próbowanie zagalopowania. Bardzo no, nie jest wygodny galop, moim zdaniem. Tutaj widzicie panią Agnieszkę, jak jeździ na koniu, na swoim koniu. A teraz widzicie... Jak, galop. Tak, galopy, nasze dzikie galopy. Nareszcie udało się zagalopować na serce, ale jestem z tego dumna.
Tam też widzicie Hume już w kusie. Hume jest bardzo fajna. No właśnie Sahara stwierdziła, że Hume jest bardzo fajna. I znowu galop. Ruszyłam serką galopem, ale nie wiem po co ten chłopcu robił koło. Tutaj widzicie Saharę na Hume. Właśnie sobie galopuje na Arabie. Oczywiście serka się zatrzymała. No to typowe. Teraz widzicie jak pielgrzym albo panicz kopnął. Nie? To kopnął ogon. I właśnie mieliśmy 5 kroków wstęp, 5 kroków kus. There's no way to say this song's about someone else. Every time you're not in my arms, I start to lose myself. Tutaj właśnie Sahara jedzie na Hume kusem. Hume bardzo często rzuca głową, co zaraz będziecie mogli zobaczyć. I tutaj robiliśmy zmianę kierunku przez połowę ujeżdżalni. Muszę dodać, że była to nasza pierwsza jazda na dworze w stajni na Śląsku. Więc dla wszystkich było to nowe. Więc no, uważamy, że poszło nam dosyć dobrze. To na tyle w tym vlogu. Pa!